Czy pamiętałeś o tym, że pierwszym naturalizowanym Polakiem, który wystąpił w piłkarskiej reprezentacji Polski, był Nigeryjczyk Emmanuel Olisadebe? W latach 2000-2004 ten czarnoskóry napastnik zdobył dla naszej kadry narodowej 11 goli w 25 meczach. Walnie przyczynił się do awansu naszej reprezentacji na mundial w Korei i Japonii. Na samym mundialu Emmanuel zdobył jednego gola w meczu o honor z USA, wygranym przez Polaków 3-1.